może tak. Dzień dobry, drodzy mieszkańcy. Bardzo się cieszę, że mamy już za sobą półroczną kampanię referendalną. To nie był dobry okres dla naszej gminy. Wczoraj jednak zdecydowana większość mieszkańców gminy Dobra postanowiła nie brać udziału w referendum. Zgodnie z prawem wyborczym, w związku z niską frekwencją, jego wyniki nie są ważne. Bardzo dziękuję tym, którzy docenili mój wieloletni wysiłek i serce, które wkładam w rozwój naszej gminy. Wasze wsparcie było i jest dla mnie ogromnym zaszczytem oraz znakiem jedności. Doświadczyłam od Was wiele życzliwości, dobroci, zrozumienia i zaangażowania. Mam też nadzieję, że swoją dalszą pracę i jej efektami będę przekonywała do siebie swoich współpracowników i kolejne osoby. Czas wrócić do pracy i skupić się na realizacji kolejnych inwestycji dla mieszkańców naszej gminy. Przed nami jeszcze wiele zadań. Mam świadomość, że nie każda moja decyzja będzie przez wszystkich zaakceptowana i nie każde rozwiązanie problemu zostanie przyjęte z aprobatą. Nikomu nie odmawiam prawa do krytyki czy wyrażania niezadowolenia. Możemy mieć różne opinie i zachowujmy jednak wzajemny szacunek, kulturę i rozsądek, bez kłamstw i manipulowania informacjami. Wiem, że przede mną trudne zadania, jeszcze większe oczekiwania. Zapewniam, że z pełnym oddaniem będę realizowała wszystkie wyznaczone cele, by gmina Dobra była jeszcze lepsza. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że wspólnie będziemy rozwijać naszą piękną, małą ojczyznę. Zobaczcie, jak wiele udało się nam już osiągnąć. A teraz wracamy do pracy. Dziękuję.